No szczęść Boże, jak Wam wspominałem, byłem na rekolekcjach szkolnych w Warszawie i chyba pobiłem życiowy rekord, dlatego że w ciągu 4 dni wygłosiłem aż 16 trwających godzinę konferencji do dzieci i młodzieży. 2 ostatnie dni były szczególnie intensywne, dlatego że było to 5 grup z największej podobno w Polsce szkoły podstawowej, gdzie uczy się 1800 dzieciaków. Miałem 5 wystąpień po godzinie, właściwie bez żadnej przerwy. Niesamowite doświadczenie, trochę męczące fizycznie, ale satysfakcjonujące. A wszystko jakby wokół Ewangelii, jazda z Ewangelią. I nie zwalniamy tempa, bo już wczoraj wieczorem byliśmy z moim współpracownikiem Arturem Dernowskim w Starych Szpachach, w Sanktuarium Świętego Józefa, gdzie już jutro, to jest w sobotę, startuje nowenna przed uroczystością Świętego Józefa. W tym roku wyjątkowo uroczystość z racji na niedzielę jest przeniesiona na 20 marca, a my codziennie wieczorem na naszym kanale będziemy transmitowali nowennę, na którą już teraz Was zapraszam. I zapraszam Was na dzisiejszą jazdę z Ewangelią. Czołówka i bierzemy się za rozważanie Bożego Słowa. Jazda z Ewangelią. Prezentuje ksiądz Paweł Broński. W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy historię Józefa Egipskiego, którego bracia z zazdrości, a jakże, usiłują zabić, a ostatecznie sprzedają w niewolę kupcom madianickim. Natomiast w Ewangelii słyszymy o historii właściciela winnicy, który użera się z dzierżawcami, wysyła najpierw swoje sługi, aby upomnieć się o swoją należność, a później swojego syna. Niestety syn zostaje zabity. I Józef Egipski, i syn właściciela winnicy to figury Jezusa Chrystusa. To Jezus przyjdzie na ten świat, aby zaświadczyć o Bożej miłości, aby upomnieć nas, abyśmy wrócili do Pana Boga, ale niestety zostanie zabity. Jednak Jego przyjście jest elementem Bożego planu zbawienia. Tak jak Bóg miał plan, aby wybawić Izraela od głodu i posłał zawczasu w takich dramatycznych okolicznościach Józefa do Egiptu, tak też i pośle swojego syna, który wprawdzie umrze na krzyżu, ale przecież zmartwychwstanie i przyniesie nam ocalenie od grzechu. To jest niesamowita historia i zastanawia, wręcz zadziwia, a nawet zachwyca to, że ani Józef Egipski, ani syn właściciela winnicy, ani Chrystus nie krzyczą, nie bronią się, nie stawiają czynnego oporu wobec złości i przewrotności, która jest chyba najbardziej dramatycznym grzechem, z jakim można się spotkać. Oni po prostu zdają się na wolę Pana Boga. I tak sobie myślę w kontekście, że tak to nazwę, ataku na świętego Jana Pawła II, że on też, ponieważ już nie żyje, choć jest świętym w niebie, jak wierzymy, nie broni się w żaden sposób i nie ma możliwości się obronić. Nie śledziłem tej sprawy, ponieważ, jak mówiłem, byłem na rekolekcjach. Obejrzałem tylko wywiad z profesorem Żarynem i wypowiedź arcybiskupa Rysia, ale mi to wszystko wskazuje na jakiś taki wielkopostny, laicko-lewacki atak na Kościół po to, żeby odebrać nam wszelkie już autorytety i skompromitować nawet taką świętość, jaką był Jan Paweł II. A on nie może się bronić. Była taka historia w życiu świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który otrzymał pewne dobra od magnata, który umarł. A później rodzina zaczęła się kłócić o te dobra, o te pieniądze, więc biskup Stanisław dokonał wskrzeszenia niejakiego Piotrowina. Piotr wstał, zaświadczył, że rzeczywiście przekazał na Kościół pewne dobra, po czym po 2 tygodniach postanowił, że
umiera, bo w niebie było mu lepiej. Można powiedzieć, zabawna historia, ale pokazująca też, że do Boga nie ma rzeczy niemożliwych i jak trzeba, to i dokona wskrzeszenia, żeby prawda zwyciężyła, ale myślę, że ona się sama obroni, bo prawda jest taką właśnie wartością, zresztą tak samo jak i miłość, która zawsze zmartwychwstaje. I może nie chodzi tutaj o jakąś bierność, ale o to, żeby zostawić wszystko, oddać wszystko w ręce Pana Boga, a On prawdę sam obroni. Jestem głęboko przekonany, że z tego ataku, że z tej afery wyniknie jeszcze samo dobro, że z tego zła, z tej przewrotności Bóg wyprowadzi jakieś wielkie, wielkie dobro, bo taki jest Jego plan, plan ocalenia, plan zbawienia. Kiedyś słuchałem takiego wykładu, który był wygłoszony przez pewną panią profesor na uczelni ojca Rydzyka. I ona zapytała studentów, co należy zrobić, jeśli dwoje ludzi nie zgadza się ze sobą w rzeczy ważnej. Czy należy przekonywać do swoich racji, czy należy się rozejść, czy może należałoby pójść na kompromis, a może po prostu ustąpić. Cała sala odpowiedziała, że trzeba pójść na kompromis, no bo naczytali się kolorowej prasy, naoglądali śniadaniowej telewizji i są przekonani, że najlepszy układ to jest tak zwane partnerstwo i że ono jest oparte na kompromisie, a kompromis rozwiąże wszystko. Otóż nie, dlatego że ze złem nie ma kompromisów i zawsze układanie się ze złem stanowi taki swego rodzaju zgniły kompromis i niezadowolenie oraz frustrację tak naprawdę chyba obu stron. No i ta pani profesor mówi do studentów, słuchajcie, jesteście przegrani. Całe wasze pokolenie nie przetrwa, jeśli będziecie mieć takie myślenie. Należy ustąpić. To nie chodzi o to, żeby zarządzać emocjami i pomyśleć sobie, ja tutaj ustąpię, a później tak postawię na swoim. Nie. Chodzi o takie ustępowanie w totalnej wolności, mając świadomość, że to Bóg zabezpiecza moje dobre imię, moje wszelkie dobra i że prawda, jak mówiłem wcześniej, zwycięży, więc ja mogę w wolności ustąpić, po ludzku, według oceny tego świata przegrać, ale i tak zwyciężę właśnie mocą tej miłości, którą najpełniej pokazał Jezus Chrystus na krzyżu, kiedy ustąpił swoim oprawcom, kiedy ustąpił wobec tego zła, ale przecież nie mogłoby tak być, żeby miłość została uśmiercona. Miłości prawdziwej się zabić nie da, dlatego Jezus zwyciężył, zmartwychwstał i żyje i daje nam nadzieję, że zawsze prawda i miłość zmartwychwstaną. Takiej nadziei wam życzę i z serca chcę wam pobłogosławić. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Nie zapomniałem o losowaniu gestu miłości papieża Franciszka na Wielki Post. Po prostu musiałem się zatrzymać w bezpiecznym miejscu i już losuję gest miłości na dzisiaj. A jest nim, uwaga, kochać innych i im to okazywać. A na końcu wrzucę wam krótką migawkę z rekolekcji wielkopostnych szkolnych w największej szkole w Polsce, jakie miałem zaszczyt w ostatnim czasie wygłosić. Do zobaczenia jutro. Ostatni raz mocno, mocno mi w kontakcie. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV.